Bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Nocami zadaję sobie podstawowe pytanie. Co istnieje naprawdę? Dlaczego nie daje mi to spokoju? Czemu ten problem nurtuje filozofów? Gdy zastanowimy się nad kwestią istnienia, wszystko ujrzymy w nowym świetle. Akceptujemy świat materialny, jego cząstki i działające w nim siły. Lecz jaki jest nasz stosunek do świata myśli i idei? Do platońskiego świata liczb i logiki? Do świata duchowego, królestwa Boga lub bogów? Tęsknię za innym światem, przekraczającym wymiar fizyczny. Nie ma jednak związku między tym, czego pragnę, a tym, co istnieje. Wiem, że nadzieja jest matką głupich. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i szukam prawdy. Co tak naprawdę istnieje? Wybitny matematyk Sir Roger Penrose problem istnienia rzeczy traktuje poważnie. Ma silne przekonania na temat światów i przejawów istnienia składających się na rzeczywistość. Spotykamy się w Oksfordzie. Aby zrozumieć świat materialny, musimy sobie uświadomić, że z konieczności opisujemy go za pomocą matematyki, która jest obecna od zarania dziejów. Nie da się jej umiejscowić w czasie i przestrzeni. Niektórzy sądzą, że wcale jej nie ma. Nauka ma rację bytu, gdy uznamy, że matematyka na swój sposób istnieje. Bez niej nie przedstawimy żadnej teorii. Na pewno jest powiązana z myśleniem, które ma dostęp do prawd matematycznych. Lepiej sądzić, że świat nie jest wytworem ludzkiego umysłu. Wówczas możemy przyjąć, że istniał przed nami. Gdyby matematyka była wyłącznie dziełem człowieka, wszechświat nie odzwierciedlałby jej praw. Dlatego istnienie świata platońskich form jest słusznym założeniem. Zgodnie z tą wizją są trzy przejawy istnienia. Świat materialny, świat umysłu i świat matematyki, który w jakimś sensie sam powołuje się do istnienia. Między tymi rzeczywistościami zachodzą tajemnicze relacje. Istnieją trzy światy i trzy zagadki. Po pierwsze, jak to się dzieje, że prawa świata materialnego zgadzają się z najbardziej skomplikowanymi twierdzeniami matematycznymi w najdrobniejszych szczegółach? Po drugie, dlaczego materialne struktury organizmu, zdrowe i prawidłowo działające ludzkie mózgi i prawdopodobnie mózgi innych zwierząt, jeśli spełniają odpowiednie warunki, wiążą się z określoną mentalnością? Wynika z tego, że świat umysłu ma związek z budową niektórych narządów. Trzecia zagadka wiąże się z pojmowaniem matematyki. Nie chodzi o zdolność liczenia, ale obiektywne docenianie jej wartości. Znamy liczby naturalne, na przykład od 0 do 4. Możemy zaprezentować je w programie Ulica Sezamkowa. Dzieci wiedzą, czym są liczby, ale skąd, skoro nie dysponujemy definicją tego zbioru?
Zwróćmy uwagę, że niewielka część jednego świata pozornie obejmuje całość innego. W każdym matematycznym piśmie znajdziemy informacje, które mają się nijak do świata zjawisk fizycznych. Odnosi się do niego zaledwie wycinek matematyki. Niewielka część świata materialnego wiąże się ze światem umysłu, który tylko częściowo odnosi się do matematyki. Naukowcy stwierdziliby raczej, że umysłowość jako wyraz aktywności mózgu to sztuczny wytwór. Ludzie wymyślili matematykę po to, żeby opisać świat materialny. Z punktu widzenia matematyka, świat liczb musi istnieć. Tworzy się sam, z niczego. Inni ludzie upatrują w nim wytwór umysłu. Wówczas źródłem wiedzy i kluczem do wszelkich obserwacji byłaby świadomość. Wymieniłeś trzy światy. To przenośnia forma opisu rzeczywistości, czy faktycznie każdy z nich istnieje? Nie jestem co do tego przekonany. Wydaje mi się, że można mówić o różnych aspektach rzeczywistości, które układają się w spójną całość. Zdaniem Rogera istnieją trzy światy. Materialny, mentalny i matematyczny, czyli platoński. Niewielka część jednego tworzy całość innego. Trzy światy, trzy zagadki. Pociąga mnie wizja Rogera i nieznana mi dotąd rzeczywistość. A jeśli to tylko metafory? Czy świat matematyki i świat umysłu istnieją naprawdę, czy są jedynie figurami stylistycznymi? Na te pytania próbuje odpowiedzieć metafizyka. Peter van Inwagen jest w tej dziedzinie autorytetem. Jako metafizyk zgłębia tajemnice bytu. Odwiedzam go na Wydziale Filozofii w Notre Dame. Usiłujemy zrozumieć, co kryje się za fasadą otaczającej nas rzeczywistości i zastanawiamy się, co tak naprawdę istnieje. Czy to pytanie w ogóle ma sens? Platon twierdził, że to, co widzimy i co zazwyczaj wydaje się realne, właściwie nie istnieje. Na przykład w porównaniu z tym krzesłem znacznie bardziej rzeczywiste są przedmioty badań matematycznych. Trójkąty, kule i inne figury lub konstrukcje geometryczne. Świat materialny, w którym żyjemy, jest ledwie ich odbiciem. Niektórzy filozofowie sądzą, że wszystko, co zostało wymyślone przez człowieka, istnieje naprawdę. Inni zupełnie się z tym nie zgadzają. Jedni wątpią w istnienie czasu i przestrzeni, drudzy w realność materii. Jak zorientować się, co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste? Co istnieje, a co nie? Czy można zaproponować rodzaj taksonomii? Podzielić to na kategorie? Mówimy tutaj o atrybutach, czy też o właściwościach rzeczy, niezależnych od faktu, że coś istnieje. Przyznajemy im rację bytu, gdy stwierdzamy, że pająki i owady mają wspólne cechy. Są takie właściwości, które odnoszą się zarówno do pająków, jak i owadów, na przykład wygląd zewnętrzny. Trudno uznać określoną wypowiedź za prawdziwą, jeśli nie zakładamy istnienia przedmiotów abstrakcyjnych. To znaczy, że abstrakcje są rzeczywiste, wieczne? Wyobraźmy sobie, że Bóg jest wszechmogący.
Bierzemy zbiór pewnych właściwości i prosimy go o stworzenie czegoś, co łączyłoby je w jedność. Skąd wzięliśmy atrybuty? Istnieją niezależnie. Nawet Bóg się z nimi liczy. Chodzi o same właściwości, a nie cechy konkretnego obiektu. Muszą istnieć potencjalne atrybuty wszystkiego, co występuje w świecie. Nie martwisz się, że Bóg jest przytłoczony lub ograniczony tyloma abstrakcyjnymi przedmiotami? Może istnieć umysł, który potrafi jednocześnie ogarnąć całość rzeczywistości. Peter wśród istniejących rzeczy wyróżnia przedmioty konkretne i abstrakcyjne. Przedmioty konkretne dzieli na materialne, których przykładem są ludzie, i niematerialne, do których zalicza Boga, jeśli ten istnieje. Bujam w obłokach. Potrzebuję kogoś, kto sprowadzi mnie na ziemię. Pomoże mi John Searle. On nie wierzy w żadne abstrakcje. Ten bezkompromisowy filozof z Berkeley jest realistą i rzuca wezwanie oponentom. Zaprosił mnie do domu w pobliżu kampusu. Wierzysz w jedną rzeczywistość, tę, którą postrzegamy. Niektórzy mówią o drugim świecie, duchowym, albo nawet trzecim, platońskim świecie liczb i powszechników. Dla innych są cztery światy: materialny, umysłowy, duchowy i platoński. Mnożenie rzeczywistości to oznaka intelektualnego lenistwa. Spójrzmy na fakty. Wówczas okaże się, że istnieje tylko jeden empiryczny świat, który badamy naukowo i w którym żyjemy. Ludzie odrzucają tę prawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, błędnie twierdzą, że istnieje też świat umysłowy. Nie trzeba zakładać obecności kolejnej sfery, żeby wyjaśnić świadomość i jej intencjonalność. To fenomen biologiczny. Drugim powodem jest refleksja nad obiektami matematycznymi, które nie zajmują miejsca w przestrzeni i nie podlegają zasadom. W zasadzie przyczynowości. Stąd wniosek, że należą do innego świata. Jeśli na łące pasą się dwa konie, ile jest tam rzeczy? Jeden koń i drugi koń, czy jeszcze cecha końskości? A może podwójność? Jeśli na łące pasą się dwa konie, ile jest tam rzeczy? Jeden koń i drugi koń, czy jeszcze cecha końskości? A może podwójności? Odwołam się do filozofii języka. Fakt, że na polu są dwa konie, dowodzi również dwukrotnego wystąpienia cechy końskości lub tego, że podwójność egzemplifikuje para koni. Wyraziłem to samo na trzy różne sposoby. Mówiąc o właściwościach i liczbach, nie stwierdzamy dodatkowego faktu. To brzmi niezwykle przekonująco, ale twój proces myślowy, nawet gdyby nic innego nie istniało, nadal byłby prawdziwy. Filozofia wiąże się z pokusą antycypacji wielkich tajemnic. Jak może istnieć nieskończony ciąg liczb naturalnych? Dlaczego jest ponadczasowy? Zagadki znikną, jeśli przyjrzymy się rzeczywistym obiektom. Liczby służą do liczenia. Istnieją, skoro umiemy liczyć. Możemy wyobrazić sobie świat, w którym nikt nie umie liczyć, lecz występują w nim liczby. Błąd polega na tym, że zakładamy istnienie tajemniczej rzeczywistości, w której ukryta jest prawda. Oczywiście, że liczby istnieją jako element języka. To nie znaczy, że na łące są dwa konie i liczba dwa. Why is it
Dlaczego nie mogę tego przełknąć? Rozumiem cię, a mimo to uważam, że gdyby wszystko zniknęło, nadal istniałyby liczby. To cecha filozofów. Filozof obsesyjnie bada zagadnienia, które niczemu nie służą i większości ludzi nie interesują. Czujemy naturalną potrzebę zadawania takich pytań, tylko że nie możemy na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Tak, liczby są, ale niewidzialne. Albo nie, liczby nie istnieją. W obu przypadkach popełniamy ten sam błąd. Sposób, w jaki posługujemy się pojęciami matematycznymi, tworzy ciąg liczb naturalnych, które nie zajmują miejsca w przestrzeni i których nie można zważyć. Podsumujmy. Jest świat materialny, który wszyscy uznajemy. Eliminujemy świat umysłu, bo nie jest konieczny, by wyjaśnić istnienie świadomości. Świat duchowy i wiara w Boga są zbędne, a platoński świat powszechników i liczb jest artefaktem zakorzenionym w języku. To wytwór dyskursu, a nie osobna rzeczywistość metafizyczna. Wystarcza ci do szczęścia życie w jednym świecie? Innego nie mam. Jest ciasny, ale własny. Filozofia Johna opiera się na faktach, które w jego przekonaniu występują w jednej rzeczywistości. W poznawalnym naukowo świecie materii. Innego nie ma. Wyćwiczony w logice rozum podpowiada mi, że John ma rację. Nadzieja, która karmi się intuicją, popycha mnie ku dalszym poszukiwaniom. Załóżmy, że jest Bóg. Jak rozwiązać kwestię przedmiotów abstrakcyjnych? Muszą istnieć niezależnie od Niego. William Lane Craig jest chrześcijańskim filozofem i wierzy w Boga. Abstrakcje sprawiają mu kłopot. Ciągle się słyszy, że Bóg to stwórca. W porządku, ale czym jest stworzenie, świat? Doktryna o stworzeniu głosi, że Bóg stanowi źródło całej rzeczywistości oprócz Niego samego. Powołał do istnienia wszystko, co nim nie jest. Co rozumiesz przez wszystko? Każdą sferę rzeczywistości. Wszystkie obiekty materialne, a także czas i przestrzeń. Świat duchowy, anioły i inne byty, w które ludzie wierzą. I przedmioty abstrakcyjne, jeśli uznamy, że istnieją. Matematyka, zbiory, liczby, twierdzenia. A przyczynowość, logika, relacje między ideami. Sądzę, że są utrwalone w umyśle samego Boga. On odpowiada za wszystko, co nim nie jest. Czyli to, co możemy sobie wyobrazić, a nawet więcej. Za wszystko, co istnieje. Weźmy byty fikcyjne. Sherlock Holmes moim zdaniem nie istnieje. Bóg nie powołał go do życia, chyba że widzimy w nim rodzaj abstraktu, jak chcą niektórzy filozofowie. Cokolwiek istnieje, zawdzięcza bytowanie Bogu i zostało przez Niego stworzone w określonym momencie. Z tego płynie wniosek, że stworzenie, świat, rzeczywistość nie istniały od zawsze. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że nauka o stworzeniu wiąże się z doczesnością. Istnienie świata nie tylko zależy od Boga, ale zostało przez Niego zapoczątkowane.
Bill wierzy, że Bóg stworzył to, co istnieje z niczego. Ma zatem na myśli dosłownie wszystko, łącznie z przedmiotami abstrakcyjnymi. Jak to się stało? Zdaniem Billa abstrakty są utrwalone w umyśle Boga. Ktoś ma inny pomysł? Opinia kanadyjskiego filozofa Johna Leslie'ego na temat tego, co naprawdę istnieje, jest zdumiewająca. Najpierw omawia świadomość, co raczej nie dziwi, ale w jakim kierunku zmierza? Dla niektórych wierzących w Boga jedynym powodem stworzenia świata może być świadomość. Są tacy, którzy twierdzą, że bez jej udziału nic nie jest rzeczywiste. Być może wszechświat istnieje jako konstrukt myślowy nieskończonego umysłu. Niewykluczone, że nawet na poziomie najprostszych struktur, takich jak atomy, działa jakaś nieokreślona świadomość. Panteiści sądzą, że wszystko istnieje w boskim umyśle. Kształt świata materialnego to kształt boskiej myśli. Ja uważam, że wszechświat nie miałby żadnej wartości, pozytywnej lub negatywnej, gdyby nie świadomość. Aby zrozumieć, dlaczego świat istnieje, należy poważnie potraktować koncepcję Platona, który twierdził, że świat istnieje, ponieważ tak jest dobrze. Innymi słowy, stanowi wartościowy fragment wiecznej doskonałości, która jest najwyższym dobrem. Owo dobro jest źródłem świadomości? Najwyższe dobro to istnienie wszechogarniającej świadomości, która obejmuje m.in. strukturę naszego świata, ponieważ stanowi on wartościowy przedmiot poznania. Może się wydawać, że podzielam wiarę w osobowego Boga, który stworzył rzeczywistość. Tymczasem sądzę, że istnieje nieskończenie wiele boskich umysłów, a każdy z nich ma całościową wiedzę. Taka sytuacja jest najlepsza z możliwych. Właśnie tego oczekujemy od wszechdobrej mocy. Niektórzy sądzą, że Bóg jest umysłem, w którym zawiera się konstrukcja wszechświata. Fizycy badają strukturę rzeczy, ale nie potrafią powiedzieć, czy jest ona tożsama z myślami boskiego umysłu. Według mnie to prawdopodobne. Bogiem możemy nazwać nieskończony zbiór umysłów, jeden umysł, który wszystko przenika, albo zupełnie zrezygnować z tego określenia. Nieskończone boskie umysły obdarzone całościową wiedzą. Każdy z nich istnieje, ponieważ tak jest dobrze. John zaproponował najrozleglejszą wizję, co nie przesądza o jej prawdziwości. Mam już obraz tego, co może istnieć naprawdę. 6 różnych światów. Pierwszy. Poznany świat materialny poszerzany za pomocą nowych teorii. Drugi. Nieznany świat materialny przekraczający nasze najśmielsze wyobrażenia. Świat trzeci. Świat umysłu, w którym główną rolę odgrywa świadomość, podstawowy składnik rzeczywistości. Czwarty. Platoński świat form, liczb i logiki, istniejący wiecznie, niezależnie od wszelkiej innej egzystencji. Piąty świat. Niematerialny,
zamieszkiwany przez bezcielesne byty. Anioły, demony, dusze lub duchy. Szósty świat, duchowy, czyli istnienie boskie. Żaden ze światów nie cieszy się jednomyślnym poparciem. Każdy ma zagorzałych zwolenników. Jakie jest moje zdanie? To, co istnieje naprawdę, wykracza poza pierwszy świat. Rzeczywistość to coś więcej niż poznawalna materia. Nie stać mnie na lepszą odpowiedź. Wystarczy tyle, by zbliżyć się do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet, studio Armfilm. Tekst Urszula Stasz. Czytał Maciek Szklarz.